Dzień dobry. To teraz wam pokażę, jak śpię, ok? Tak to wygląda. Właśnie czekam na stacji, aż wrzuci się kolejny vlog, czyli ten, który widzieliście ostatnio. I pomyślałem, że nie będę marnował czasu, tylko nagram już wam kawałek vloga, w którym opowiem, jak się przygotować pod kątem elektrycznym do takiego wyjazdu. Kupiłem sobie przetwornicę prądu ze stałego na zmienny, tak? Czy na odwrót, trzeba się na tym znam, przepraszam. W każdym razie podłączasz do zapalniczki przetwornicę i możesz ją używać jako gniazdko. I idea wygląda super, sprawdzało mi się to dobrze, z czym, że będąc w Wenecji rano, budząc się i chcąc zjechać już z Wenecji, miałem fajną przygodę, która polegała na tym, że o, akumulator wysiadł. Było to spowodowane po pierwsze tą przetwornicą, a po drugie tym, że mam także w swoim wyposażeniu lodówkę, która jest na gniazdko do zapalniczki w samochodzie. I miałem podłączone te rzeczy obydwie naraz, więc po prostu akumulator się wyczerpał, ponieważ moc tych przedmiotów była duża. Polecam, żeby sprawdzać swój akumulator przed taką trasą i jeżeli chcecie się nastawiać na używanie takich intensywnych elektrycznych urządzeń. Na szczęście tata był bardzo przewidywalny i przygotował mi klemy do akumulatora i dzięki tym klemom pojechałem w świat dalej. Oczywiście zdarzyło się, że jak wysiadł mi akumulator, to akurat podjechali ludzie młodzi, którzy byli bardzo skłonni do pomocy i podłączyliśmy swoje auta do siebie i dzięki temu ruszyłem. Także jak zawsze opieka czuwa nade mną jakaś z góry. Jadę sobie po hiszpańskich serpentynach. Za mną widzicie jest Cadaqués, do którego zmierzam. Jest to miejsce, w którym bardzo dużo się dzieje pod kątem akwarelowym. W sensie, że malują tam naprawdę najwięksi malarze, akwareliści z Bukwicz, Castaniet, Cienchungwei. Moim zdaniem są najwięksi. I pod wpływem ich filmików postanowiłem udać się do tego miejsca i pomalować, zobaczyć być może to, co oni zobaczyli, światło. No dzisiaj akurat jest dość zachmurzony dzień, ale i tak jest klimat. W ogóle jak tak jadę sobie i słucham tego Paco de Lucie, zawsze hiszpańska muzyka gitarowa kojarzyła mi się z taką energią, z werwą, ze słońcem. No i Hiszpania też kojarzyła mi się w ten sposób. Ale odkryłem jej nowe oblicze, jadąc tutaj teraz, kiedy niebo jest zachmurzone. Ta muzyka totalnie inaczej brzmi właśnie w takich okolicznościach pogodowych. I jest w niej jakaś taka melancholia, ale i energia. I nie wiem, jak to określić, ale odkrywam na nowo tą muzykę teraz i taka jakaś tęsknota w niej jest. Coś pięknego. Spróbuję to przelać dzisiaj na papier w Cadaqués. Auto zaparkowane, kawka wypita i teraz udaje się na najważniejszy element, czyli malowanie. Póki co, bo potem będzie ważniejszy. Cieszę się, bo dzisiejszy dzień jest bardzo takim kluczowym dniem dla mnie. Po pierwsze maluję w miejscu, które zainspirowało mnie w ogóle do tej podróży. Z filmiku Alvaro Castaneta to miejsce jest i powiedziałem sobie wtedy, jak oglądałem filmik, muszę tam jechać. No i jestem. No więc jestem w, powiedzmy, takiej mekce akwarelistów. Będę malował wymarzony widok. A wieczorem spotykam się z Angelą Barbie, która organizuje szkolenia wszystkim największym akwarelistom świata. Więc fajnie będzie z nią sobie porozmawiać. Do zobaczenia za chwilkę, gdy dojdę na miejsce.
z malowania w Cadaqués. Cadaqués. I ze mną jest Claire i Maxim. Świetni ludzie, których poznałem w trakcie tej podróży. Kupili nawet ode mnie obraz. Byliśmy na kawce, na piwku i na soczku pomarańczowym. Spędziliśmy czas bardzo, bardzo miło. I teraz wracamy do auta. Świetni ludzie, naprawdę. Hello! Hello! Look at my panties! I'm so proud of it! Muszę wam powiedzieć pewne przemyślenia, które teraz mam podczas jazdy. Carretera Cadaqués, czyli taką leśną, górską drogą z serpentynami do Cadaqués. I te przemyślenia wyglądają w ten sposób, że ludzie, świat jest taki piękny, na serio. Jadę serpentynami, słońce zachodzi. No widoki są nie do opisania, naprawdę słowami, bo mam za mały słownik wgrany w mój mózg. Odważcie się, ludzie, jeździć, spróbować wyjść poza ten swój zamknięty świat. Tak jak papież Franciszek mówił, wstańcie z kanapy, serio. Piękne przeżycia można mieć po prostu ruszając cztery literki. Bardzo to polecam. Ja jestem leniuchem zazwyczaj i mi jest dobrze w ciepełku domowym. I tym bardziej mogę powiedzieć, że takie wypady są warte naprawdę zaangażowania i odwagi.